Jumping, jumping! So, in the gun, leading the chasers. And it's first up. MTV24, Małgorzata Karańska, Maja Włoszczowska. Dzień dobry. Pani już zakończyła karierę. Czym się Pani teraz zajmuje? Tak może w skrócie. Tak, no w dzisiejszym dniu to trochę tęsknię, bo jesteśmy na Igrzyskach Europejskich. Jest naprawdę świetne ściganie, fantastyczna trasa, no i masa znajomych, więc taka łezka wokół się trochę kręci. Natomiast dzieje się w moim życiu dużo. Przede wszystkim jestem tutaj z ramienia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jestem tam w komisji zawodniczej i jestem w komisji koordynacyjnej tych igrzysk. Dlatego jeżdżę i wszędzie sprawdzam, jak się sprawy mają. Na co dzień cały czas jeżdżę na rowerze. Jestem ambasadorem rowerów Rondo i NS Bikes. Oprócz tego trochę pomagam mojej mamie i bratu w firmie Quest, produkującej stroje kolarskie. Robię wystąpienia publiczne, więc dzieje się bardzo dużo, wręcz aż nawet czasem za dużo, ale to chyba dobrze. Łezka się wokół kręci, tak? Tutaj chętnie by Pani wystartowała na tych zawodach Krynicy? Chętnie bym wystartowała, jeżeli wcześniej bym miała wystarczająco dużo czasu na przygotowania, bo trasa jest naprawdę bardzo ciężka. Do tego po opadach deszczu zrobiła się wolniejsza trochę z powodu błota, więc naprawdę trzeba było tutaj być bardzo dobrze przygotowanym, żeby powalczyć. Do tego w moich okolicznościach w tej chwili na pewno miałabym duży problem, ale przygotowawszy się to z przyjemnością, bo atmosfera jest świetna. Trasa bardzo trudna, tak? Jak Pani to ocenia? Tutaj te podjazdy. Tak, jeden długi podjazd, który akurat jest dość przyjemny, ma fajne nachylenie, choć kończył się stromymi podjazdami po korzeniach, które niestety po tych opadach deszczu były śliskie, więc dziewczyny musiały biec. Zobaczymy, jak sobie poradzą panowie. Natomiast tutaj ta sekcja, którą widać ze startu mety, już bardzo ciężka, ponieważ naszpikowana technicznymi elementami, rockgardenami, uskokami, belkami, po których natychmiast są bardzo strome podjazdy, więc widać było, że dziewczyny już zwłaszcza na tych ostatnich okrążeniach musiały się mocno namęczyć, żeby tą trasę pokonać. Czy zawodniczka, która wygrała, była pani stawiała na nią, że ona to wygrała? Była ona na pewno faworytką, ponieważ wygrała ostatnie zawody Pucharu Świata, właśnie odjeżdżając praktycznie od startu na solo, więc wiadomo było, że będzie bardzo groźna. Choć osobiście trzymałam bardzo kciuki za Jolandę Neff, która przez chwilę jechała na drugiej pozycji i skończyła wyścig na czwartym miejscu. Myślę, że zaliczy ten wyścig do udanych, no aczkolwiek zawsze to w jedno oczko poniżej podium trochę boli. No ale nie było tu zawodniczek przypadkowych w czołówce. Wszystkie dziewczyny w tej chwili ścigają się na Pucharach Świata, zmieniają się miejscami, poziom jest bardzo, bardzo wyrównany, wysoki. Pecha miała niestety mistrzyni świata, Pauline Ferrand-Prévot, która złapała kapcia, walcząc o brązowy medal, no ale to jest kolarstwo górskie, takie rzeczy się dzieją. Startują bardzo młode zawodnicze, są bardzo młode. W jakim wieku by Pani zachęciła, żeby dziewczyny właśnie zaczęły uprawiać ten sport? W jakim wieku?
Zacząć już można, tak, najlepiej jak najwcześniej, bo właśnie... kiedy jest się młodym, bardzo szybko łapie się zdolności techniczne, ale każdy wiek jest dobry na to, żeby zacząć w ogóle jeździć na rowerze. Nie każdy musi zostać zawodnikiem, ale każdy może mieć dużo przyjemności z jeżdżenia na rowerze górskim, obcowania z naturą, poznawania świata, a jeżeli młodym zawodnikom udaje się dojść do takiego poziomu, żeby startować w takich imprezach, no to jest naprawdę super sposób na odkrywanie świata, poznawanie ludzi, więc bardzo, bardzo zachęcam. Zachęcamy wszystkich młode dziewczyny, tak, i chłopców też. Super dyscyplina. Super dyscyplina. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Szanowni Państwo, prowadzamy do listy! Lubię prajdą, to jest piwa to kłamo, bardzo chluj, lubię na to zło. Proszę Państwa, doping i wsparcie potrzebne Bartłomiej Babak. On potrzebuje tego hałasu. Jest na 19 pozycji. No i też ta czołówka lekko nam się spłaszczyła, ale cały czas jest bardzo ciekawie. No. Patrzymy z bliska i doping, doping, doping! Applause for our medalists. Szanowni Państwo, brawo dla